Wolne Głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam również moich gości, którymi są Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa serdecznie. A także Łukasz Kochut, eurodeputowany Nowa Lewica. Witam serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. A my pozdrawiamy z deszczowej Warszawy. Niestety, no, czasami jak deszcz padał, to rodzice mówili, że niebo płacze, a mi się wydaje, że te łzy mogą się pojawić, kiedy będziemy dostawać rachunki za gaz. I nie jest to kwestia, nie jest, no, takie padają zarzuty w stronę rządzących, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, te wysokie ceny za gaz. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali właśnie o źródłach tych wysokich cen, bo jest to kwestia na pewno międzynarodowa. Ryszard Czarnecki, panie europośle, ceny za gaz będą wyższe, Polacy tego się muszą już teraz spodziewać. Pytanie, co dalej? Witam z Brukseli, także z Parlamentu Europejskiego, także tutaj Warszawa w mniejszości wyjątkowo, pani redaktor. Powiem w ten sposób. No, oczywiście jest tak, że Polska nie jest samotną planetą. To, co dzieje się, gdy chodzi o podwyżki ceny prądu, to jest kwestia absolutnie uzależniona od błędnej, fatalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej w ostatnich latach, cechowanej pewną ideologią oraz w praktyce niechęcią do krajów nowej Unii, nie tylko Polski, też regionu Europy w ogóle. Chociaż, żeby było jasne, to nie jest tak, że tylko Unia winna. Jest jeszcze drugi podmiot ważny, no, który tradycyjnie gra cenę jako pewien nacisk polityczny, presję polityczną stricte, to jest oczywiście Federacja Rosyjska. Premier Morawiecki wezwał do najszybszej reformy Unii Polityki Klimatycznej, wskazując bardzo konkretne zapisy, które trzeba zmienić. No, na razie jest trochę to rzucanie grochem o ścianę. Mam wrażenie, że o ile na przykład hiszpańscy europosłowie, pewnie pan europoseł Łukasz Kochut to potwierdzi, hiszpańscy europosłowie już sobie zdają sprawę z grozy sytuacji, bo ich biura są okupowane przez wściekłych obywateli Królestwa Hiszpanii, o tyle urzędnicy Komisji Europejskiej, czy eurobiurokraci, czy komisarze jeszcze nie do końca chyba czują grozę sytuacji i na razie jest taki taniec na Titaniku, mówienie, że wszystko jest w porządku, ba, że nawet Polska korzysta na tych dotychczasowych regulacjach. Dobrze, że weszła w życie tarcza antyinflacyjna, dobrze, że rząd reaguje, że nie jest bierny, że działa, natomiast oczywiście trzeba wskazywać źródło tego zła, źródło tej błędnej polityki, która owocuje podwyżkami cen i to oczywiście jest polityka Unii Europejskiej, a konkretnie, żeby tak, bo jednak Unia to szereg instytucji, więc tutaj bym nie obarczał specjalnie Rady Europejskiej, ale przede wszystkim Komisji Europejską. No dobrze, ale jaki argument przekona teraz tych, którzy nam dostarczają ten gaz do Polski, żeby te ceny były niższe? Bo niestety, ale już Polacy mówią, że te rachunki za chwilę będą nowe się pojawiały. Teraz dostają jeszcze za ten okres przed końcem 2021 roku, ale jednak obawy już są. Łukasz Kochut. Z mojej perspektywy to wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że przede wszystkim jako człowiek ze Śląska, też wybrany z województwa śląskiego i zajmującego się też transformacją energetyczną w sumie na co dzień, bo jednak pracuję także tutaj w Parlamencie Europejskim w Komisji ITRE, czyli Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii. No widzę, jak te ostatnie 6-7 lat zostało w Polsce przespane, jeśli chodzi właśnie o tą transformację energetyczną. Pamiętajmy, że Polacy byli też beneficjentem, Polska była beneficjentem tego handlu emisjami, o którym tak wiele mówi teraz obecny obóz rządzący, i 58 miliardów złotych z tego handlu emisjami zostało niezainwestowane w to, w co powinno być zainwestowane, czyli w energię odnawialną,
proekologiczne rozwiązania w Polsce. Dodatkowo oszukiwano po prostu także górników, cały ten sektor górniczy w Polsce. Mówiono, że tego węgla jest na 200 lat, że kopalnie nie zostaną wygaszane, zamknięte, a wiemy, że ta polityka klimatyczna europejska idzie w tą stronę i myśmy się po prostu w ciągu tych 6 lat nie przygotowali. No i mamy to, co mamy. Obecne ceny gazu, tak jak pan poseł Czarnecki powiedział, one są oczywiście także związane z sytuacją międzynarodową i z tym, że Władimir Putin, można powiedzieć, puszuje teraz Europę Zachodnią, jeśli chodzi właśnie o te ceny gazu. Natomiast no, myśmy też nie wykorzystali tych 6 lat na to, żeby naszą gospodarkę jednak przestawić na bardziej odnawialną, na odnawialne źródła energii i to jest z mojej perspektywy duży problem, dlatego że ja też rozmawiając teraz z górnikami, oni też dostrzegają już ten problem i wydaje mi się, że do tego docelowo 2035 czy 2050 roku my powinniśmy po prostu także, jeśli chodzi o polski przemysł wydobywczy, polskich śląskich górników, po prostu obniżyć te podatki, które są na polskim węglu, żebyśmy my mogli do tego czasu transformacji energetycznej rzeczywiście wykorzystywać ten śląski węgiel, a nie importować węgiel z Rosji, pomagając Putinowi w jego polityce. Panowie, kwestia gazu budzi emocje. To jeszcze pytanie co do tych właśnie tej tarczy antyinflacyjnej i do tych dodatków osłonowych. To jest kwota, dodatek osłonowy to jest od 400 do 1150 zł. Jednak zadam dalej pytanie. Czy możemy liczyć, czy Polacy powinni dostać jeszcze coś? Może, panie pośle, to jest pytanie do pana posła Czarneckiego, może takie pójście na rękę, czyli tym, którzy odbierają ten gaz, czyli klientom, gospodarstwom domowym, może wydłużenie czasu na opłatę rachunku by było dobrym pomysłem, ale wiadomo, że klient tego nie wynegocjuje sam ze sprzedawcą gazu, musi tutaj się wstawić za nim na przykład rząd. Dwa punkty. Pierwszy to odpowiedź na pani pytanie. Drugi to nie tyle polemika, co może taka informacja na łączach z szanownym panem europosłem Kochutem. Po pierwsze, pełna zgoda. Ja się bardzo cieszę, że mój kraj, nasz kraj, nasza wspólna ojczyzna jest państwem, które reaguje na sytuację znacznie szybciej, lepiej, żwawiej i konkretniej niż szereg innych państw Europy Zachodniej. To fakt. Po drugie, oczywiście jest tak, że pomysł, o którym pani mówi, rozłożenia to w czasie danie pewnej szansy podmiotom prywatnym czy prawnym jest absolutnie do rozważenia i uważam, że ta pomoc, która Bogu dzięki jest i rządowi dzięki, że jest, że nie powinna być pomocą, na której rząd zakończy swoją aktywność w tym obszarze. Bez dwóch zdań. Natomiast jedna uwaga do tego, co powiedział pan europoseł Kochut. Z uwagą i sympatią słuchałem pana posła, ale tylko jedna informacja. Mianowicie Niemcy, nasz sąsiad, który jest jakby tak utożsamiany, bo jak jeździmy przez Niemcy, to widzimy te setki tych wiatraków, które tam się żwawo obracają. Zwracam uwagę, że te Niemcy, gdy chodzi o ich miks energetyczny, na pierwszym miejscu mają cały czas węgiel. Na trzecim miejscu mają atom, a więc to oznacza, że te tradycyjne i bardziej nowoczesne źródła energetyczne, one muszą być cały czas bardzo szanowane, respektowane, a nie ideologicznie mówimy tylko OZE, prawda, odnawialne źródło energii. Na tym koniec oczywiście to też jest potrzebne. Też jest potrzebne, natomiast absolutnie nie można rezygnować z węgla. Także dlatego, że uwaga, zapotrzebowanie na węgiel w skali świata rośnie. To pan oczywiście doskonale wie jako człowiek ze Śląska. Łukasz Kochut. Ja się zgadzam z panem, zgadzam się z panem posłem, absolutnie tak. Natomiast mówimy w kontekście niemieckim, także jednak o niemieckim węglu. A my mówimy tutaj ciągle o importowaniu węgla między innymi z Rosji, z Kolumbii, z Mozambiku. A nie wykorzystujemy nasz potencjał, który ciągle jeszcze mamy. Oczywiście ten potencjał też jest w jakimś stopniu ograniczony, bo wiadomo, że te złoża węgla są ograniczone po prostu ze względu na to, że jest ich po prostu coraz mniej. I tutaj 2035-50 to są na pewno
daty graniczne, kiedy po prostu będziemy na ten węgiel ciągle skazani. Do tego czasu pewnie ten rynek OZE zostanie zwiększony. Zresztą przed nami też w Parlamencie Europejskim wydaje mi się dość duża dyskusja odnośnie ogólnie atomu, tak? Bo Komisja Europejska też chce, żeby właśnie energia atomowa była zaliczana do tej zielonej energii, jak pan poseł doskonale pewnie o tym wie. Więc ta dyskusja też jest dopiero przed nami. Natomiast ja też jakby będę bronił akurat śląskiego węgla w tym kontekście, że po prostu lepiej go wykorzystać do końca złóż, a nie sprowadzać węgiel rosyjski, co się obecnie dzieje, pomimo tego, że jak wiemy, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o Białoruś i Rosję, a polski rząd ciągle ten węgiel z Rosji importuje, co dla mnie jest absolutnie skandaliczne. Panowie, czy wraz z polityką klimatyczną, z polityką neutralności klimatycznej w Europie idą w ogóle w parze niskie rachunki i no, przede wszystkim oszczędności Polaków, ale nie tylko, wszystkich obywateli Europy? Ryszard Czarnecki. Obserwując i już decyzje w Komisji Europejskiej w zakresie, a także uwaga, plany, na szczęście na razie części Komisji Europejskiej odnośnie nowych podatków od ciepła systemowego, podatków od samochodów, to są wszystko rzeczy, które uderzą. Ja jestem polskim politykiem, więc martwię się o mój kraj, w polskie rodziny, w polskich obywateli. To jest rzecz bardzo groźna i w wymiarze takim konkretnym, ekonomicznym, a także w wymiarze szerszym, bo jednak jest to próba wprowadzenia na razie jeszcze, mam nadzieję, że nieudana, próba wprowadzenia tylnymi drzwiami, obchodząc traktaty europejskie, naginając je, czy wręcz łamiąc, wprowadzenia nowego przywileju, prerogatywy dla Komisji Europejskiej w postaci właśnie nakładania danin podatkowych, co zawsze było kompetencją państw narodowych, państw członkowskich Unii Europejskiej. I to jest dlatego także bardzo niebezpieczne. Te pomysły pana Timmermansa, komisarza Fransa Timmermansa, opracowane zresztą, uwaga, w Parlamencie Europejskim także przez ludzi będących na antypodach, gdy chodzi o moją formację, na przykład przez francuskich liberałów od prezydenta Macrona, bo oni już wiedzą, że te pomysły uderzają w gospodarkę. W tej chwili nie mówię o Polskę, gospodarkę francuską, gospodarkę europejską. I że tak naprawdę pod hasłami, może i pięknymi, walki o lepsze warunki ekologiczne, my możemy likwidować tysiące, dziesiątki, setki tysięcy miejsc pracy. To jest niesłychanie niebezpieczne. Ja bym tutaj raził jednak zapalić światło pomarańczowe albo czerwone najlepiej dla tych wszystkich pomysłów, bo ja sam jestem zwolennikiem czystego powietrza, trawy zielonej i tak dalej. Natomiast też trzeba to robić w taki sposób, żeby nie zarzynać przemysłu, o czym... No właśnie, ale to z pana wypowiedzi możemy wnioskować... Z pana wypowiedzi możemy wnioskować, że bycie eko nie do końca idzie w parze z dobrym stanem finansowym naszych portfeli, bo niestety my też ponosimy pewnego rodzaju konsekwencje, Łukasz Kochut. Ja znam ekologów, racjonalnych ekologów, którzy uważają, że trzeba te wszystkie pomysły wprowadzać, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe i to, żeby nie zaszkodzić przemysłowi miejscom pracy. To naprawdę jest bardzo ważne. I przecinek stawiamy, Łukasz Kochut. Panie pośle, ile nas kosztuje bycie eko? Tak, zgadzam się, że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest ambitna, to fakt. Ale mówimy także o trudnych czasach. Mówimy jednak o czasach katastrofy klimatycznej i to, co my tutaj w Parlamencie Europejskim, w całej Unii Europejskiej postanowimy, to będzie rezonować na przyszłe pokolenia. My pamiętajmy, że w Polsce 50 tysięcy ludzi umiera co roku ze względu na smog i choroby wywołane właśnie zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo 7% PKB mniej więcej, takie są wyliczenia naukowców, kosztuje nas leczenie chorób wywoływanych zanieczyszczeniem powietrza. No i te zmiany klimatyczne są faktem. No musimy temu zapobiec, to jest ten najwyższy czas. Polecam film Don't Look Up, pewnie państwo oglądali.
No nie udawajmy, no nie mam dobrych że opinii, panie pośle, ten film. Klimatyczna, nie udawajmy, że ta katastrofa klimatyczna, że ta kometa nie leci w stronę Ziemi, ona leci. Oczywiście my musimy zapewnić przyszłym pokoleniom taką planetę, na której myśmy się urodzili, czyli taką bezpieczną żeby nie doszło do kolejnych migracji, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli ta temperatura będzie wzrastać na Ziemi, to po prostu migracje klimatyczne staną się faktem. I te osoby, które w dzisiejszych czasach gdzieś tam palą w swoich piecach plastikiem, będą wtedy protestować odnośnie polityki klimatycznej, odnośnie polityki migracyjnej także, bo ci ludzie po prostu przyjdą do Europy. Więc to jest ogromne wyzwanie. Ja się zgadzam tutaj, że to jest ambitna polityka Unii Europejskiej. Ten pakiet Fit for 55 jest ambitny, ale on jest też jednak powiązany z dużym finansowaniem. No my mamy na transformację energetyczną, mieliśmy przynajmniej projekt, który mówił o 44 miliardach euro na właśnie transformację energetyczną z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Rząd pana premiera Morawieckiego, a w zasadzie osobiście pan premier Morawiecki na zeszłorocznej Radzie Europejskiej, no nie walczył o te pieniądze niestety i te pieniądze spływają i po prostu. Ostatnie zdanie, Ryszard Czarnecki, do tego tematu, zmieniamy temat, panowie. Ja uważam, że ta polityka Komisji Europejskiej nie jest ambitna, ona jest błędna. Tyle. Panowie, kolejna ważna kwestia. Cały czas sytuacja na granicy z Białorusią no jest bardzo poważna. Zapora, która ma powstać, no to jeszcze potrwa kilka miesięcy, a tymczasem pani Janina Ochojska, europosłanka, wypowiada się o Straży Granicznej w kolejnych słowach, bardzo skandalicznych i przykrych, szczególnie dla tych, którzy naprawdę całe dnie stacjonują na granicy polsko-białoruskiej. Jak możemy skomentować słowa Janiny Ochojskiej o Straży Granicznej i porównującej właśnie Straż Graniczną do osób, które odpowiadają za prawdziwe ludzkie tragedie? Ryszard Czarnecki. Są trzy wymiary tej wypowiedzi. Moralny, polityczny, historyczny. Ale ja zacznę od kontekstu szerszego. Zwracam uwagę, że nie tylko Polska, Litwa, Łotwa, także Bułgaria i Grecja były, oczywiście w Polsce prawie w ogóle nie mówi, były celem tej nielegalnej migracji, akurat w przypadku Grecji i Bułgarii z Turcji. I naprawdę opozycja ani bułgarska, ani grecka, ani litewska, ani łotewska nie atakowała własnych służb mundurowych w ogóle, już nie mówiąc, że nie atakowała w taki sposób, jaki czyni to pani Ochojska. To po pierwsze. Te trzy wymiary. Wymiar moralny to są słowa absolutnie haniebne. Słowo skandal to mało powiedziane. Porównywanie do hitlerowskiego zbrodniarza polskich chłopaków ze Straży Granicznej to jest coś absolutnie niewyobrażalnego i myślę, że to będzie, to się przyklei do pani Ochojskiej na całe życie. Drugi wymiar polityczny tego typu wypowiedzi, bardzo radykalne, bardzo skrajne i nieprzyzwoite, one tak naprawdę uderzają w Platformę Obywatelską. To akurat nie jest informacja mojego interlokutora. I myślę, że tak naprawdę bardzo wielu wyborców w Polsce to zapamięta i będzie kojarzyło z Platformą Obywatelską, z której to listy handlowała pani Ochojska. Myślę, wymiar historyczny. Pani Ochojska powiedziała, że Adolf Eichmann też się bronił, mówiąc, że wykonywał rozkazy. Ja jestem historykiem. Adolf Eichmann wydawał rozkazy. Pani europoseł, proszę sobie poczytać historię. No właśnie, Łukasz Kochut, jak pan skomentuje słowa pani Janiny Ochojskiej? Pani Janina Ochojska nie porównała funkcjonariuszy do Eichmanna, ale pokazała pewien mechanizm, który się wydarzył w historii. Wielu przyzwoitych ludzi z całej Polski, także ze Śląska, tam służy na tej granicy i należy im się szacunek. A inna sprawa to są rozkazy, które muszą wykonywać. Rozkazy, których skutkiem jest wypychanie. Ale pan się zgadza ze słowami pani Ochojskiej? Pani redaktor, ja tam byłem wspólnie na granicy polsko-białoruskiej, ja wspólnie z posłanką Janiną Ochojską, z Różą Thun.
Rozmawiałem z mieszkańcami strefy. Udało nam się 3 uchodźcom z Syrii pomóc, bo oni po prostu ubiegali się o azyl. Miałem też kontakt ze Strażą Graniczną. I tam dochodzi po prostu do różnych sytuacji. Według mnie największym problemem jest to, że tak naprawdę nie są dopuszczone media światowe, polskie do strefy. Oczywiście są wyjątki. Wiemy, jak to wygląda obecnie po zniesieniu tego stanu wyjątkowego i wprowadzeniu tego poststanu wyjątkowego, ale tak naprawdę brakuje mi tam po prostu mediów, które relacjonowałyby poszczególne historie i dramaty ludzkie, bo to jest po prostu też katastrofa humanitarna, która dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. I tutaj ta polityka migracyjna, którą Unia Europejska prowadzi, w zasadzie jej nie prowadzi, bo na razie ta polityka migracyjna jest wyłączona z auspicji Unii Europejskiej, to jest pewien problem, bo musimy także tym tematem się zająć i w Parlamencie Europejskim, i w całej Unii Europejskiej. Pytanie, czy mamy dzisiaj kwestie Białorusi i kwestie tego, co jest na granicy, już rozwiązaną? Na pewno nie. Dlaczego politycy Unii Europejskiej, czy w ogóle politycy Unii Europejskiej też widzą dzisiaj rozwiązanie na sytuację tego kryzysu? Bo to jest rzeczywiście kryzys, ale wydaje mi się, że jeżeli Niemcy z Rosją razem cały czas się kontaktują, jeżeli to nie Niemcy najbardziej naciskają na Rosję, to, a wiemy, że to Władimir Putin kieruje też tym kryzysem, to nie do końca chyba my będziemy w stanie móc przekonać do czegokolwiek Aleksandra Łukaszenkę, Ryszard Czarnecki. Przede wszystkim ja tutaj odwołam się do tego, co miało miejsce w Polsce 20 lat temu, z czego kraje Europy Zachodniej wyciągnęły, jak sądzę, wnioski, słuchając czy wiedząc o wypowiedziach chociażby rządzących Danią, reprezentowanych na Radzie Europejskiej, wsparcia dla Polski. Mianowicie mało kto o tym już w tej chwili pamięta, ale Polska po agresji Rosji na Czeczenię przyjęła blisko 100 tysięcy, 90 parę tysięcy dokładnie imigrantów z Czeczenii, muzułmanów. Polska pokazała wielką ofiarność, także tolerancję i solidarność. Zwracam uwagę, że tylko około 1000 imigrantów zostało w Polsce. Pozostali rozproszyli się po całej Europie, wybierając 4 kraje głównie swojej kolejnej destynacji. Wtedy jeszcze nie obowiązywały przepisy dotyczące, prawda, tego pierwszego kraju. Mianowicie były to Niemcy, Austria, Szwecja i Dania. Kraje Europy Zachodniej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tu nie jest kwestia tego jakiejś sympatii do Polski z ich strony i jakiegoś tam łaski, tylko w ich interesie jest to, żeby granica białorusko-polska, białorusko-litewska, białorusko-łotewska była, a więc granice Unii Europejskiej, były rzeczywiście dobrze chronione, bo inaczej część z tych imigrantów dotrze także do nich, generując jeszcze większe problemy natury dotyczącej przestępczości, dotyczącej terroryzmu, dotyczącej kwestii społecznych, gospodarczych czy ostatnie zdanie. Ta polityka Unia akurat w innych sprawach może Polskę krytykować, uważam, że niesłusznie, a akurat w tej sprawie we własnym interesie musi ją wspierać. Łukasz Kochut, Unia wspiera czy nie? Znaczy ja jeszcze się odniosę, cieszę się, że pan Czarnecki mówi, że o otwartej Polsce na migrantów, jednak na ludzi z innych kręgów kulturowych, bo ja wczoraj usłyszałem na antenie konkurencyjnej stacji niejakiego pana Wąsika, który stwierdził, że Polska musi być krajem jednolitym etnicznie, na co ja się po prostu nie godzę. Po pierwsze, jako Ślązak, przedstawiciel jeszcze ciągle nieuznawanej przez Polskę mniejszości etnicznej, a po drugiej, po prostu jako człowiek. Więc ta retoryka, którą pan Wąsik wczoraj przedstawił na antenie TVP Info, jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. I tutaj muszę powiedzieć, że cieszę się, że pan Czarnecki akurat prezentuje inny pogląd na to zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę europejską, my na pewno będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, bo polityka migracyjna ciągle nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest pod auspicjami Unii Europejskiej, natomiast na pewno będą próby rozwiązania tego konfliktu także na tym poziomie europejskim. Dziękuję panom za spotkanie, za te komentarze. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, oraz Łukasz Kochut, eurodeputowany Nowa Lewica. Dziękuję panom bardzo za spotkanie. Państwu dziękuję za wspólne popołudnie. Już za chwilę kolejne ważne, ciekawe programy na naszej antenie.